Dzień dobry, cześć kochani, z tej strony Julia z Plantanowy i witam Was serdecznie, jak co tydzień na naszej krótkiej relacji z dostawy, a w zasadzie chyba będzie to najkrótsza relacja z dostawy w całej dzieje Plantanowy, ponieważ praktycznie połowa dostawy to są same hoje, więc z tytułem wstępu o hojach i później już do samego końca praktycznie samo pokazywanie przepięknych hojek, a w pierwszej dostawie, w pierwszej połowie dostawy będą filodendrony w fajnych cenach i w tym tygodniu nie tylko i filodendrony, bo również i jakieś alokacje się pojawią, będą powroty i taka gigantyczna niespodzianka. Wszystkie roślinki, które dzisiaj Wam zaprezentujemy, pojawią się jutro, w najbliższy piątek 20.09.2024 o godzinie 18 w naszym sklepie online, także serdecznie zapraszam do przybuszowania. Ale zanim przejdziemy do tego filmiku, który pokazuje piękności i nowości, które pojawią się właśnie w najbliższy piątek, szybciutko zgadywajka. Wiem, że długo na nią czekaliście, zatem jest i kolejna zgadywajka. Ci, którzy oglądają nas pierwszy raz lub nie widzieli nigdy u nas zgadywajki, za chwileczkę zobaczycie zdjęcie, z którego będzie wycięta roślinka, pozostanie białe tło i domyślcie się, co to za roślinka. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się wydaje, co to za rodzaj, gatunek, odmiana rośliny. I oczywiście tylko liczy się pierwszy strzał, żeby nie było, że ktoś poda pięć roślinek i mamy sobie wybrać. Pierwsza pozycja z listy, którą napiszecie, zalicza się do naszej zgadywajki. Wyniki podamy jutro, przed dostawą, 3 godziny przed dostawą, czyli o godzinie 15 napiszemy w komentarzu. I jeśli okazało się, że zgadliście, to prosimy napisać na nasz numer 601-326-119 SMS. Treści wpisać swoją nazwę użytkownika i platforma, z której korzystacie, bo jeszcze ta zgadywajka jest również na Facebooku i na Instagramie. A my w odzewie, w wiadomości tekstowej zwrotnej odpiszemy Wam kod z 20% rabatem na zakupy w naszym sklepie. Także myślę, że farta to jest tak naprawdę tylko, kochani, i wyłącznie zabawa. Nie są to żadne oficjalne konkursy, w których musicie coś udostępniać, gdzieś coś zaznaczać. To jest tylko taka po prostu nasza wewnętrzna, fajna zabawa, żeby nie tylko po prostu oglądać tą Julię z planty i same roślinki, a jeszcze przy okazji może coś tam się zabawić. Także kochani, 3, 2, 1. I już, mam nadzieję, że zgadliście. Jeśli to było za szybko, to po prostu sobie cofnijcie i spauzujcie. Czekam na wasze komentarze. Jak myślicie, jak Wam się wydaje, co to za roślinka. A zatem zaczynamy tą naszą przepiękną, zielonokolorową podróż po nowościach w plancie. A dzisiejszą podróż po tych pięknościach rozpoczniemy od przegigantycznego, w zasadzie swoim rozmiarem chyba wychodzący poza skalę, anturium. Uwaga, nie klarinervium w tak dużym rozmiarze, a krystalinum, kochani. Krystalinum w przeogromnym rozmiarze. Doniczka, nie wiem, ma na pewno ze 24 cm, jak nie więcej. Może uda mi się. 27 cm ma doniczka. W środku są 3 czy 4 główne sadzonki bardzo dużych anturium. Krystalinum. Pamiętajcie, że one mogą posiadać drobne uszkodzenia na swojej powierzchni. To są liście welwetowe, gdzieniegdzie niestety, ale na drodze dystrybucji może się po prostu okazać, że pojawiają się różnego rodzaju przetarcia czy delikatne uszkodzenia. Chciałabym powiedzieć, że to jest naturalne, jeśli chodzi o rośliny welwetowe. No nie do końca, po prostu mają taką urodę, są takie wrażliwe, ale jak je postawimy w domu, w takim miejscu, które nie jest strategiczne i nie będziemy cały czas chodzić wokół tej rośliny i jej zahaczać gdzieś łokciem, to naprawdę kolejne, które wyrosną, po prostu będą przepiękne i nieskazitelne. Zobaczcie, jakie przegigantyczne liście. O, a ten jak jest wielki. Oj, nie chciałam go uszkodzić. No przeogromny liść i on będzie w całkiem niezłej cenie. Jak uprawiać takie anturia? No właśnie, i szkoły są dwie, a raczej nawet i kilka szkół jest. Nie jest to pocieszające. Mogę Wam powiedzieć, że na przykład u mnie takie anturia welwetowe stoją w cieniu. To nawet nie jest lekki półcień, bo stoją tak naprawdę w głębi salonu i podlewam je wtedy, kiedy podłożę dobrze przesnie. I u mnie to jest jedyne miejsce, w którym te anturia dobrze rosną. Natomiast źródła podają, internety,
podają, że nie powinno się dopuszczać podłoża do całkowitego jego przeschnięcia. Podłoże to powinno być dla epifitów bardzo przepuszczalne, bardzo porowate. No i zapewnić taką sporą ilość rozproszonego światła i wysoką wilgotność powietrza. A u mnie w domu jest na przykład bardzo, bardzo sucho. Zatem anturia po prostu, jeśli chodzi o ich uprawę, są bardzo zagadkowe. Chyba najmniej problematyczne są wtedy, kiedy je po prostu stawiamy w gablotce, mamy stałą temperaturę, odpowiednie naświetlenie w danych godzinach i idealną temperaturę właśnie i wilgotność. To chyba wtedy po prostu nie sprawiają żadnych nam kłopotów. Jak już się dostosują te anturia, to naprawdę przepięknie rosną. A te liście welwetowe, ten jeszcze nie do końca się nawet rozwinął. Jeszcze jest taki lekko zwinięty, ale są po prostu przecudowne. Niemalże czarne liście welwetowe z kontrastującym, prawie że białym unerwieniem, które wygląda jakby było obsypane brokatem. Kolejną dość sporą rośliną na dzisiejszej dostawie jest Nephrolepis Tiger Fern. Przepiękna paproć Nephrolepis o niebywale limonkowo-lemonkowych wybarwieniach listków. Sami zobaczcie, jak one tańczą po prostu naprzemiennie na tych liściach. Przecudowna. Jest to paproć, która wymaga nieco jaśniejszego miejsca, niż by nam się to wydawało, niż by to się przyjęło, ponieważ mówi się, że paprocie to są rośliny do cienia. Oczywiście paprocie lubią sporą ilość rozproszonego światła. Tiger Fern lubi nieco jaśniejsze miejsce, ale tak jak każda paproć, lubi mieć stale lekko wilgotne podłoże, jak taka mocno wyciśnięta gąbka. Jeszcze jedno anturium, anturium Balaoanum, i to anturium będzie właśnie jako pierwsza pozycja dzisiaj w tych fajnych okazjach cenowych. Także sami zobaczycie, że cena będzie naprawdę zaskakująco niska. Jest to anturium, sami zobaczcie, o takich wydłużonych, strzałkowatych liściach, które wyglądają jakby były delikatne, takie pofalowane jak firanka, co nadaje takiej lekkości całej. Sami zobaczcie tej przepięknej, zielonej, soczystej kompozycji anturium Balaoanum. I przechodzimy, kochani, do filodendronów. Filodendrony praktycznie chyba wszystkie będą w fajnych cenach. Jeśli ktoś nie wie, jak wyglądają u nas fajne ceny, to naprawdę serdecznie zapraszam do zajrzenia do naszej zakładki Fajne okazje cenowe. A tam sami zobaczycie, że rośliny potrafią być za minus 50%. Po prostu tak jakieś były promocje u ogrodników i za te ceny udało nam się kupić rośliny. Pierwszą to będzie duży, gęsty okaz filodendrona Gloriosum. Przepiękny filodendron o welwetowych, ciemnozielonych liściach, znowu z kontrastującym białym unerwieniem w centralnej części. Rozchodzi się, sami zobaczcie, promieniście od tego głównego nerwu. Większość filodendronów podlewamy wtedy, kiedy większość podłoże, masło maślane, kiedy podłoże dość dobrze przeschło. Zapewniamy, no właśnie, takim zielonym filodendronom zapewniamy zazwyczaj maksymalnie lekki półcień. Te filodendrony na takich bajecznych, jaśniejszych wybarwieniach wymagają nieco jaśniejszego stanowiska. W super ekstra cenie będzie również narrow form. Sami zobaczcie. Dość spory okaz jak na taką M-kę. I dość gęste, ale w zasadzie tu są przynajmniej dwie sadzonki. Filodendrona o wydłużonych liściach, które sami zobaczcie, ich kształt przypomina piłę. Filodendron Florytka Green. Filodendron o przepięknym kształcie, bardzo egzotycznym kształcie liści. Z czasem te wcięcia, redukcje po obu stronach stają się coraz większe, coraz bardziej, a jakby ten liść jest powycinany, nadając właśnie takiego egzotycznego kształtu. Tu się rozwija nowy listek, który już prezentuje ten niebywale taki dziki, egzotyczny kształt tych blaszek. U Florytki Green. Zaraz obok bardzo lubiany i uwielbiany przez Was filodendron El Choco Red o niebywale ciemnym szmaragdzie rozpościerającym się na wierzchni blaszce liścia. Pod spodem mamy tą czekoladkę, tytułową czekoladkę, a samo unerwienie jest lekko takie kontrastujące, jakby delikatnie takie energetyzujące, jakby troszeczkę podpięte do prądu. W zasadzie roślina, która ma bardzo podobny kształt liści i odcień, jest to mikans, ale mikansik jest, sami zobaczcie, taką typowo pnącą się rośliną. Przepiękny filodendron, który ja uwielbiam go głównie za to. Oprócz tego, że posiada te przeurocze welwetowe liście, to rośnie niebywale szybko. Naprawdę w okresie wegetacyjnym, czyli od marca do końca września,
potrafią przyrosnąć nawet na półtora metra, tworząc taką kaskadę przepięknych, ciemno-szmaragdowych serduszek. Sami zobaczcie, dość gęste okazy. Fuzzy petiol również jest w fajnej cenie. Jest to roślina, filodendron, której jak dotkniemy, mamy wrażenie, że jest welwetowy. Nawet oko jest w stanie nas oszukać, a po prostu liście są niebywale delikatne i matowe, przez co dają złudzenie, że są welwetowe. Fuzzy petiol. I są dla Was dzisiaj dwa scindapsusy. Scindapsus Silver Lady w fajnej cenie. O takich wydłużonych, kopniętych serduszkach ciemnozielonych, na którym rozpościerają się takie jasno-szare, srebrzyste, jakby zupełnie przypadkowe ciapy. Scindapsusy, ja mam w ogóle dzisiaj, przepraszam Was kochani, ale normalnie mi się dzisiaj tak język plącze od samego rana. Cały czas mówię i nie wiem, chyba za szybko myślę, za wolno mówię, albo zupełnie na odwrót, za wolno myślę, za szybko mówię i coś się dzieje z tą wymową. A drugi scindapsus, który jest w zasadzie na Waszą prośbę, jest to scindapsus trebi. O takich fajnych, krępych, grubych serduszkach. Scindapsusy rosną stosunkowo wolno, zatem nie musimy zapewniać im od razu większego miejsca, większej doniczki, co często czynimy niestety, a rośliny tak naprawdę lubią mieć lekko ciasno. Pamiętajcie, żeby przede wszystkim, w ogóle wszystkie rośliny najlepiej podlewać naokoło doniczki, to nas zabezpiecza przed zagniewaniem korzeni naokoło. Pamiętajcie, że scindapsusy, ich korzenie się rozrastają jakby prostopadle do podłoża, więc od razu jak po prostu wsadzimy taką małą sadzonkę, to korzenie się rozrastają, napotykają doniczkę i wtedy tworzą taką siateczkę po prostu naokoło doniczki, a w środku jest pusto, więc jak zalewamy naszego scindapsusa do środka, często się okazuje, że on cały czas ma lekko pozwinięte takie klapnięte liście i podlewamy jeszcze więcej, koło się zamyka, zaczynają zagniwać liście i po prostu roślina zaczyna obumierać. A gdybyśmy troszeczkę, naprawdę, bo scindapsusy nie wymagają wiele wody, gdybyśmy podlewali troszeczkę naokoło doniczki, czyli całą tą siateczkę nawodnienia, w środku zostawili suche, zobaczycie, że to wystarczy. A miejsce, stanowisko? Lekki półcień naprawdę będzie odpowiednim miejscem dla takich scindapsusków. A teraz dwie sucholubne pozycje przed nami. Będzie to palma hawajska w naprawdę dość sporym rozmiarze i kocie ogonki. Już Wam mówię, palma hawajska w doniczce 20, czyli coś już naprawdę okazałego, sążnych rozmiarów. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda obok mnie. Naprawdę dość spora palma hawajska o gęstym ulistnieniu, przepięknym kaudeksie. Sami zobaczcie, uwielbiam te rośliny kaudeksowe. Jeszcze nie miałam okazji zaopatrzyć się w swoją mini domową dżunglę. Nie mówię tego, to nie ma być na siłę skromne. Naprawdę moja dżungla zaskakująca jest po prostu bardzo mała, bo tak jak ostatnio Wam mówiłam, mam wrażenie, że wszyscy znajomi, którzy do mnie przychodzą, to wchodzą do sklepu roślinnego, botanicznego i zawsze wchodzą z jakąś rośliną. I się okazuje, że ja co chwilę znoszę coś do domu, a jeszcze więcej tych roślin ucieka. Zatem są bardzo oszczeplone, ale bardzo wszelkimi siłami chronię te wszystkie rośliny kaudeksowe, bo to jest po prostu moje ulubieństwo. I tego po prostu nigdy nie wydam. I takiej palmy hawajskiej jeszcze nie mam i chyba tym razem się skuszę, bo ten rozmiar tego dużego kaudeksu naprawdę cudo. Podlewamy wtedy, kiedy podłoże naprawdę dobrze przeschło. Oczywiście naokoło doniczki, ja wszystkie rośliny podlewam naokoło doniczki. A w ogóle jeśli mówimy o kaktusach i innych sucholubnych, to tylko naokoło doniczki, żeby ta nasada była cały czas suchutka i zapewniamy jaśniuteńkie miejsce. I tutaj muszę szybciutko jeszcze nadmienić, bo bardzo dużo osób pisze, pyta, dzwoni, zapytania są w mailach, w SMS-ach, że tam po oprysku moja roślina, na przykład palma hawajska, i tutaj będę miała na myśli tą palmę hawajską albo rośliny afrykańskie, czyli jakieś, nie wiem, mestoklemy i inne rośliny, które niestety, ale po prostu są tak znane i lubiane w kręgach przędziorków. Może się okazać, że przyniesiecie swój okaz i za 3-4 dni, że będziecie mieli przędziorkę. U nas jest na przykład cały czas bardzo duża wilgoć, więc z przędziorkiem się nie lubimy, szczególnie on nas nie lubi. Ale może być tak, że przyniesiecie do domu za 3-4 dni, za parę dni, bo po prostu dosłownie pierwszym tygodniu będziecie mieli przędziorka.
I teraz tak, opryskujemy. Nie mamy na przykład fitoseilusa, jest to dobroczynek, roztocze, które zje po prostu, zje przędziorka. No i musimy opryskać nasz okazyjsz. Często się okazuje, że wszystkie liście zaczynają opadać. Nie bójcie się, nie spisujecie rośliny na straty. Te wszystkie rośliny sucholubne, szczególnie te kaudeksowe, liściaste, jak na przykład właśnie palma hawajska czy róża pustyni, są to rośliny, które są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju opryski, a szczególnie na te opryski przędziorkowe. Jeśli jest zdrowa roślina, a zakładamy, że po oprysku ona już jest zdrowa, to te wszystkie liście, które opadną niestety, one się odrodzą. One po prostu w przeciągu tam około 2 miesięcy zacznie roślina na nowo pięknie wypuszczać nowe liście. Także nie spisujcie tych roślin na straty, bo często wysyłacie zdjęcie i się pytacie, co macie zrobić. Od razu się pytam, był oprysk. Czekamy. Traktujemy, oczywiście podlewamy mniej, bo praktycznie liści nie ma. Czyli tak naprawdę po prostu podlewamy tylko tyle, żeby zwilżyć troszeczkę ziemię. Bo większość będą piły rośliny. I to taki po prostu mały, drobny przerywnik dla tych wszystkich, którzy pytają, co się dzieje z moją rośliną po oprysku. No i niestety te przędziorki. A kocie ogonki w takim już większym rozmiarze, sami zobaczcie, dość elkowym. Niektóre to już naprawdę te kocie ogonki posiadają tak długie i tak owłosione, że do złudzenia przypominają kocie ogony właśnie. Zatem jasne, niebywale jasne miejsce. No i podlewamy wtedy, kiedy podłoże bardzo dobrze przeschło. Możemy się połasić na chwilowe przesuszenia podłoża. Jeśli mówimy w ogóle o tym okresie, który właśnie nadchodzi, czyli okres jesienno-zimowy, to zaprzestajemy podlewania praktycznie do zera. Zupełnie tak jak w przypadku opryskanej palmy hawajskiej, czyli tylko tyle, aby zwilżyć tą ziemię. Drodzy dżunglochowicze, ci początkujący i ci bardzo zaawansowani, przyszedł czas na choje. Na choje uwielbiane, ulubione, to jest po prostu jedna chyba z tych roślin, która nieprzerwanie przeżywa swój renesans co roku, bo co roku po prostu raz są bardziej sezony alokazjowe, raz bardziej filodendronowe, a po prostu choje zawsze, co roku, jak tylko jakiś rzut nowych choj, one po prostu znikają na takie pstryknięcia palcami. Choje są i dodatkowo są niebywale proste w uprawie, naprawdę nie wymagają od nas wiele, jedynie jasnego miejsca. Dzięki temu, że mają grube, takie skórzaste liście, magazynują sporo w nich wody, nie wymagają zbyt wilgotnego miejsca, mimo że pochodzą z wilgotnego środowiska. Podlewamy wtedy, kiedy większość podłoża dość dobrze przeschła, no chyba że mamy okres kwitnienia i pojawią się kwiaty na naszej choi, wtedy możemy nie dopuszczać do całkowitego przeschnięcia podłoża, zapewnić tą ziemię, to podłoże dla tej choi, najlepiej takie dla epifitów. Niektóre źródła podają, że nawet może być to i do kaktusów. I one po prostu rosną jak szalone. Zatem, kochani, przejdźmy do tych choi, bo mam je praktycznie po horyzont. Rositka. W dużym, elkowym rozmiarze, długie pędy rositki. I się mi tutaj jeszcze niestety, ale pozłączały z sąsiadką. O, już chciałam powiedzieć, że najwyżej będę w ten sposób trzymać, ale nie udało się. Długa rositka, bardzo przypominająca wajety, z tym, że posiada krótsze, te blaszki liściowe są krótsze, przez co wyglądają, jakby były nieco bardziej delikatnie szersze. Te najmłodsze liście w ogóle potrafią się rodzić tak jakby delikatnie bordowe, ale standardowo posiadają ciemnozieloną obwódkę naokoło. Rositka. W takim dużym rozmiarze, o właśnie, mamy jeszcze kentianę variegatę, nazywaną również Vajety Tricolor. Kentianka variegata również posiada takie wąsko-lancetowate liście, które się dodatkowo się tak fajnie skręcają, układają w taką budeczkę. Centrum jest jaśniuteńkie, jeśli możecie dostrzec. O. I tak się prezentuje duża kentiana variegata. I wiemy, że te kentianki bardzo szybko zawsze schodzą i są bardzo, bardzo lubiane, zatem zamówiliśmy jeszcze taką w doniczce 12, w M-kowym rozmiarze. Dwie dość podobne do siebie choje. Jedna to jest Macrophylla albo Marginata, druga to jest Pot of Gold. Już Wam pokazuję.
albo marginata, pot of gold. No przede wszystkim różnią się tym, że albo marginata ma tą wariegację jakby naokoło liści, czyli tą albo marginację, sami zobaczcie. Albo zaczyna mi się język plątać. Wariegacja rozpościera się naokoło praktycznie liści, a centrum jest zielone. Natomiast pot of gold, latifolia pot of gold, ma te jaśniutkie wybarwienia rozpościerające się w centrum. No jest znowu pot of gold w ekstra cenie. Naprawdę, to jest około tam 70 zł za pot of gold, które jest niebywale poszukiwane, a nawet jeżeli się trafia, to jest w okropnych, po prostu w okropnych dla naszych portfelów cenach. Jest to Burtonia variegata, jeszcze występująca chyba pod nazwą handlową DS70, coś takiego, DS na pewno. Burtonia variegata, nieco bardziej okrągłe listki i znowu z jaśniuteńkim centrum. Naprawdę po prostu hojarze będą mieli dzisiaj w czym przebiegać. A takimi hojami, takimi szlagierowymi hojami, jeśli chodzi o bardziej okrągłe listki, są Australis. Australis lisa. O takich bardziej, bym powiedziała, wiosennych, malinowych wybarwieniach. Ta malinka pojawia się na tych najmłodszych listkach. Natomiast Blondie utrzymana w nieco ciemniejszej tonacji, a te najmłodsze listki wpadają bardziej w taki różowy, róż, amarant. To były australiski. Skronianek mamy Eskimo. Jest kroniana Splash, Dark Leaves i miała być jeszcze, no ale tamtej już nie ma, dobra. W każdym razie duży, elkowy, ojej, jak mi te dziewczyny położyły, która będzie miała pędy na wierzchu. Chyba ta, może jednak nie ta, one tak je powkładały, że któraś będzie wychodziła jako pierwsza, chyba ta. Ojej. Eskimo, kroniana Eskimo, czyli ta o takich jakby serduszkowych listkach, prawie że niemal całych srebrnych. Kroniana Splash znowu jest ciemnozielona ze srebrnymi pieguskami. Natomiast kroniana Dark Leaves albo Black Leaves znowu ma, sami zobaczcie, znowu jest ciemnozielona, natomiast na niej można zobaczyć takie bardzo ciemne przebarwienia na liściach. Matilde Splash, troszeczkę przypominająca kroniane Splash, z tym, że ta posiada już naprawdę bardziej okrągłe listki, one są też grubsze. Dark Edges czy Black Edges. Widzicie, to jest jakby znowu kroniana, ale o bardzo dużych listkach, stosunkowo bardzo dużych listkach i ciemnej obwódce naokoło. Sigillatis Roundleaf. Znacie Sigillatis, to o niebywale wąziutkich listkach, to tutaj jest taka forma z okrągłymi liśćmi. Te najmłodsze są, sami zobaczcie, takie bordowo-fioletowe, a te starsze ciemnozielone i wszystkie posiadają takie pieguski nakropienia. A z tych nieco bardziej kolekcjonerskich, Rundumensis Splash. Ja muszę tutaj uważać na te niektóre długie pędy, bo bym nie chciała ich po prostu uszkodzić. To jest chwila, moment i pęd jest uszkodzony. Rundumensis Splash w takim większym rozmiarze. Będzie w dość fajnej cenie. Zaraz obok Fiji. I na zakończenie, tutaj muszę... Może przestawię je tak, żeby nie uszkodziły się pędy. Na zakończenie takie nieco dwie bardziej kolekcjonerskie, czyli Waimani, ale nie ta srebrna, tylko ciemnozielona. Oraz Erytria. Erytria, Erytrina. Obie są rzadko spotkane w sprzedaży i są. Szczególnie ta Erytrina będzie w dość fajnej cenie. Trochę tych hoi było. Myślę, że dość szybko przez mnie przebrnęliście, chyba nawet nie zdążyliście filiżanki do końca dopić, albo lampki. Także serdecznie, kochani, zapraszam Was. Jeszcze szybciutko jest do... Może tak, serdecznie zapraszam Was do drugiej części filmiku, w której to będzie pokazane szybciutko takie przejechanie po wszystkich roślinkach, dla tych, którzy chcą zobaczyć, co jest na dostawie, a nie słuchać o roślinach. No i
jutro o godzinie 18, kochani, buszujemy. I pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, jak Wam się wydaje, co to za roślinka była na samym początku. Ja Was całuję bardzo mocno i serdecznie i widzimy się jak zwykle za tydzień.